Witam serdecznie, nazywam się Urszula Wolska i to jest mój kanał YouTube. Znajdziecie tutaj filmy zajęć, których ja uczę w dwóch językach. Są po polsku i po włosku. Ja jestem Polką, która mieszka we Włoszech już od 1986 roku. Uczę tutaj już we Włoszech 30 lat. Jestem tancerką po Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie. Jestem choreografką i instruktorką. Założyłam mój kanał, gdzie uczę ludzi tego, czego ja się nauczyłam, tego, co ja przeżyłam i podzielam się moimi doświadczeniami. Robię lekcje, przede wszystkim teraz o rozciąganiu mięśni całego ciała. I to jest bardzo ważne, całego ciała. Znajdują też się inne lekcje, kiedy też uczyłam właśnie w tamtych czasach, uczyłam też i aerobiku, uczyłam lekcji z ciężarkami, różne style. Ale po tylu latach mojego doświadczenia i mając bardzo poważne problemy z kręgosłupem, z szyją, z ramionami, z kolanami, zaczęłam robić wziąłam inną drogę, gdzie zaczęłam uczyć się oddychania i medytacji. Dzisiaj chciałam Wam wytłumaczyć, dlaczego moje lekcje są całe i nie tylko w kawałkach, gdzie na przykład tylko na brzuszki, czy tylko na nogi, czy tylko na ramiona, czy tylko na szyję. Ze względu na to, że od kiedy ja nauczyłam się, że na przykład mój bardzo silny problem bóla prawego kolana było połączone z moim lewym ramionem. Nauczyłam się od innych ludzi, że nasze ciało ma problemy w jednej części, ale podstawą problemu jest na przykład w zupełnie innej części ciała. Wytłumaczę to wszystko w bardzo prosty sposób, żebyście zrozumieli, dlaczego moje lekcje zawsze zaczynają się od ruchu głowy, ramion, całego kręgosłupa, potem robię całą lekcję i potem kończę zawsze rozciąganiem mięśni. Dlatego, że ja uważam, że my żyjemy energią. Energia jest albo pozytywna, albo negatywna. My decydujemy, jaką wybierzemy. Ja wybrałam pozytywną. I podstawą moich lekcji jest oddychanie. Oddychanie to jest pierwsza rzecz. Rozluźnienie umysłu. I cała lekcja musi być dla mnie kompletna. Od początku głowy do samej stopy. Do samej stopy. Na przykład jak my mamy problem z szyją, ten problem może się zacząć od kolana, od stopy. Każdy ma swój problem i każdy wie, gdzie go czuje. Ale to nie jest powiedziane, że ten problem jest właśnie w tym miejscu. Możemy mieć zupełnie zablokowaną energię pozytywną w innej części ciała. Więc dlatego moje lekcje są zawsze kompletne. Zawsze. Od początku do końca. Jest oddychanie, jest poczucie ciała. Uczymy się, co czujemy w trakcie lekcji i jak oddychamy, bo tego trzeba się nauczyć. Potrzebne są ćwiczenia. My oddychamy tylko nosem. I to produkuje bardzo dużo stresu w naszym życiu, bardzo dużo. W momencie, kiedy my zaczynamy oddychać nosem i ustami, bierzemy powietrze nosem i wrzucamy ustami, nasz umysł się rozluźnia, umysł rozluźniony rozluźnia całe ciało i powoli wyrzucamy cały stres z naszego ciała. Dlatego ja robię zawsze kompletne lekcje. Dla mnie to jest podstawa, bo energia, którą ja muszę wyrzucić z ciała, muszę wyrzucić z całego ciała. Muszę wziąć energię pozytywną do całego ciała i muszę wyrzucić powietrze, energię negatywną z całego ciała, nie tylko z jednej części.
Ta część, z którą mam problem, ona będzie wyczyszczona. Ale ten problem nie jest na przykład powodem w ramieniu, a może być powodem w kolanie. Więc dlatego to jest moja filozofia, to jest mój styl uczenia, dlaczego ja robię lekcje kompletne. Bardzo serdecznie Was zapraszam, żebyście się zapisali na mój kanał, w którym zobaczycie wspaniałe lekcje, będę zawsze przy Was. Subskrypcja, wystarczy dotknąć pod moim filmem. Napiszcie komentarze, podzielcie się filmem z innymi osobami. Jeżeli potrzebujecie pomocy, ja jestem zawsze do dyspozycji. Możecie do mnie zawsze napisać i poprosić też, jeżeli macie jakieś potrzeby, żebym ja nagrała Wam film, gdzie moje doświadczenie od ponad 30 lat może Wam pomóc. Serdecznie Was zapraszam i dziękuję bardzo, że byliście ze mną.